Siemaneczko, ci wam pokażę nowy nabytek. WSK B1 z roku 70. Jest na zafonie CDI i na chińskim gaźniku. Prawdopodobnie podróbka Delorto. Gruby kranik. Jest na indusach poskręcona, jak się tak poskręcał. Tutaj trochę części już nowych kupiliśmy, będzie biała. Są tutaj dwie klamki. Dźwigienki w chromie, te blaszki, tutaj nie wiem jak się nazywa, tutaj te blaszki idą, bo to są jakieś podrabiane szklanki, klakson, pod, tutaj w kolanko tą podkładkę, to jest do hamulca tylnego, tutaj ta nakrętka idzie, tutaj są dolinki, te przelotki, gumki są. Tutaj do klamek śruby są dwie w chromie, chlapacze, WSK logo, naklejki na bak i ramka z licznikiem, ramka ze szkłem, nie z licznikiem. Chromy ma ładne, tylko te klamki tutaj, bo odpadał chrom. Jest trochę rzeczy do poprawy, jest zarejestrowana na białej tablicy. Tutaj szklanki są zmieniane, bo zobaczcie, są takie porozwiałe. Siedzenie jest oryginalne, ma trochę dziur. To jest na przykład taka jedna dziura. No tutaj sanie dołożone, to wam pokażę, że jest 70 rok. Ma nową instalację linki. Koło ma na nowo pomalowane, nowe opony są. Z rędkami, z tymi fartuchami, tunik jest nowy. Tunik jest nowy, no i jest pomalowana jakimś pędzlem czy czymś innym. To jest taki kruciec gumowy do tego gaźnika. To jest ten ich ostatni wypust z tą lampą żółwik z tyłu, no i z tym siedzeniem garbatym. Lepla ma tutaj polerowane. Z przodu na latach też jest ładnie są. Widzimy. Tego to jeszcze kabina jest. Tutaj klakson, akumulator jest. Stop świeci. Światła. Te są normalne. Teraz są długie chyba, te są krótkie i postojowe, z tym też postojowe, normalne i to jest stąd. Tutaj brakuje tej podkładki, tej gumy tutaj. Po tą zasuwkę. Silnik jest po remoncie. V był w regeneracji. Tłok jest aliena anodowany. Cylinder jest tutaj po szlifie. Chyba jest malowany. Nie jest zielony, ale jest pomalowany. Jest nowy napęd założony z zębatkami. Dobra, teraz ją odpalimy. Silnik jest zimny.
tutaj na baku też jest taki zgrzew. To ogólnie tak wychodził z fabryki, jak był bak spawany. To po prostu było szpachlowane i ktoś ją wypiaskował i tego nie zaszpachlował i tak o ją pomalował. No i będziemy ją malować na biało ze złotymi szparunkami, to tego nie będzie. To jeszcze przy okazji wam pokażę, bo kupiliśmy Wigry 79 roku. Tutaj ma nawet naklejkę na klucze. Jest w oryginale, tylko tam przychodzi jakiś dziwny, inny, z jakiegoś innego Wigry, ma motylki. Jakieś naklejki ponaklejane, dzwonek, siedzenie. To jest chyba i z czegoś innego przełożone, bo ma na narzędziówkę, ona powinna mieć bramę. Z tyłu lampa biała. No i tutaj przy okazji jeszcze to Wigry złożyliśmy. Co było na tym stojaku, trzeba mu światło podłączyć i go jeszcze zrobić. Tutaj światła są w tym zielonym, są podłączone. Parę naklejek już pozdrapowałem, bo cel było w tych naklejkach. Zostało mi tylko powiedzieć pozdrawiam.